Siemanko, ja jestem Kamil, a to jest kolejny vlog o niczym. Ostatnio cierpię na taki dziwny brak czegoś, co by poniosło mnie dalej w nagrywaniu vlogów i robieniu filmików. Nie chodzi tutaj wcale o to, że brakuje mi może pomysłów na nagrywanie, ale bardziej o to, że jak już mam ten pomysł i chcę go nagrać, to chciałbym go zrobić na 100%, a jak już zaczynam go robić, to brakuje mi właśnie jakiegoś impulsu do nagrania czegoś naprawdę fajnie. Mam o czym nagrywać i jest tego naprawdę sporo, tylko nie chodzi o to, aby wstawiać 5 filmików w tygodniu byle jakich i zasyfiać internetu. Z jednej strony nikt tego nie chciałby oglądać, a z drugiej strony sam bym czuł się źle po prostu wrzucając masę syfu na YouTube na przykład. Mam zamiar się rozwijać i mam zamiar ciągle poszerzać swoją wiedzę dotyczącą nagrywania, robienia vlogów, kręcenia filmików, montowania filmików i tak dalej. Robienia vlogów, bycia YouTuberem, influencerem. Zastanawiam się, czy tak jest z każdą pasją, hobby, zajawką, że na początku macie dużo energii, ochoty, pomysłów do nagrywania, a po jakimś czasie się wypalacie i czegoś brakuje. To nie jest moja pierwsza zajawka. Ten, kto mnie zna, to wie, że nie potrafię usiedzieć 5 minut na dupie i muszę się ruszać. Parkour, kitesurfing, snowboarding, airsoft, influencering. Do tego dochodzi też bardzo dużo różnego rodzaju sportów zespołowych i indywidualnych, tenis, piłka nożna, itp. itd. Po prostu lubię się ruszać. Ostatnio podjąłem decyzję, że wstąpię do WOT-u i byłem w... Gazują. Uciekać. Kasper. Fajny dźwięk? No fajny dźwięk. Do ochotniczej straży pożarnej. Trochę to tak wygląda, bo WOT taka ochotnicza straż pożarna. Jestem pewny, że to będzie na pewno kolejna ciekawa przygoda w moim życiu, bo wiecie, jestem tego zdania, że jeżeli w życiu masz ochotę na coś i chciałbyś coś mocno zrobić, ale blokuje cię wewnętrzny lęk, brak pomysłu, jak to wykonać, jak to zrobić, to pierwsze co musisz, to powinieneś po prostu zrobić pierwszy swój krok i podejść do tematu poważnie, nawet za cenę tego, że twoja własna mama będzie się z ciebie śmiała. Tak. I to nie jest ważne, czy ktoś się z ciebie śmieje, czy ktoś mówi ci, co masz robić, czy ktoś na ciebie patrzy. Najważniejsze jest to, żebyś w życiu człowieku robił to, co chcesz robić i to, co lubisz robić. Masz ochotę zostać influencerem, to sobie po prostu wyskocz na dwór i zacznij nagrywać proste filmiki. A może to będzie właśnie twoja nowa droga. Co do WOT-u, muszę złożyć masę dokumentów, między innymi książeczkę wojskową, którą zgubiłem 2 lata temu, właśnie tutaj nad Zalewem, gdzie teraz jestem. Świadectwo dojrzałości. I to nie takie, które mówi ci, że jesteś dojrzały, tylko po prostu chodzi o świadectwo maturalne. To do wszystkich maturzystów, o ile w ogóle do waszej matury w tym roku dojdzie. Heh. Zgubiłem gdzieś swoje świadectwo dojrzałości i prawdopodobnie gdzieś przy rekrutacji na studia zostawiłem to w dziekanacie i oczywiście dziekanat się nie przyznaje. I to są właśnie uroki studiowania. Idziesz do dziekanatu, bo trzeba ci coś załatwić i jedyne, co możesz mieć po wejściu z dziekanatu, to dalej tę nadzieję. Pozdrawiam mój dziekanat z AWF-u. W białej. Od jakiegoś czasu montuję sobie repliki i robię to regularnie po 20 razy dziennie. Bawię się we własny serwis sprzętu replik ASG airsoftowych, czyli replik broni i palnej. Staram się znaleźć jak najbardziej doskonałą pracę repliki. Czekam sobie teraz na zielone szkoły, na których też będzie masa różnego rodzaju vlogów i powiem, jak można sobie fajnie zarobić kasę na zielonych szkołach albo na obozach po prostu z dziećmi i z młodzieżą jako instruktor lub wychowawca opiekun. W wolnej chwili z ekipą w Siedlcach od dronów bawimy się swoimi dronami. Każdy ma coś innego. Ja latam Mavic'iem Pro, kolega lata Mavic'iem R. Jeszcze jeden lata Phantomem. Głównie to są specy od zdjęcia, bo jestem po prostu zwykłym zajawkowiczem droniarstwa. No i jest jeszcze Bartek, który lata racerami i te drony robią naprawdę na mnie ogromne wrażenie. Zapraszam już do YouTube'a, drony FPV. Zajawka polega na tym, że widać wszystko, co ten dron przekazuje ze swojej kamerki na goglach.
spoko, naprawdę fajnie to wygląda i można się fajnie pobawić. Dzisiaj też wpadłem polatać sobie nad zalew troszeczkę dronem. Tutaj lekko mocniej wieje niż w mieście. Niestety nie mam Mavica. Mavica wysłałem na serwis w celu naprawienia gimbala. Coś tam się popsuło z gimbalem. I niestety gimbal czasami dostaje Parkinsona, nie ubliżając nikomu choremu. Trzęsie nim po prostu strasznie. Dzisiaj polatamy sobie takim... Dzisiaj polatamy sobie z Parkulcem, malutkim, fajnym dronem do robienia selfiaków. Fajny, miły i przyjazny dronik. Różnica między Sparkiem a Maviciem głównie jest w zasięgu, bo latając Sparkiem nie mam takiego komfortu jak Maviciem, a konkretnie chodzi mi o to, że jak Maviciem wylatuję sobie na 600 metrów przed siebie, wciąż w zasięgu wzroku. Przy Sparku już nie mogę czuć się bezpiecznie, że wróci z powrotem i że będę mógł nim sterować. To Mavic wiem, że wróci z powrotem i wiem, że ogarnie całą trasę lotu. A to niestety nie jest tania zabawka. Co innego, Spark jest o połowę tańszy, choć wydawać za ten sprzęt 3000 zł uważam też troszeczkę przesadą, bo tyle właśnie kosztuje ten mały dronik. Jest bardzo stabilny, niestety właśnie brakuje mu tej solidności, tak jak przy Mavicu. Za to Spark jest super do miasta, do robienia sobie zdjęć w mieście, do robienia zdjęć obiektom w mieście. Bardzo dużo osób na przykład na Dronostrefie, na forum, na Facebooku korzysta z tego Sparka i wrzucają bardzo fajne fotki, na przykład z Wrocławia. Polecam wam wejść na tą stronkę, nikogo nie reklamuję, po prostu polecam. No i różnica między Maviciem a Sparkiem właściwie jest w zasięgu. Maviciem polecę na 500 metrów i nie boję się o jego powrót z powrotem. Sparkiem polecę co najwyżej na 30 i return to home. Nie, no wiadomo, no są osoby, które latają na więcej i nie narzekają, ale ja bym nie ufał temu dronikowi tak naprawdę na więcej niż 100 metrów od lotu, od miejsca startu. Dlatego uważam, że 3000 to troszeczkę przesada za takiego dronika. Robi fajne, ładne zdjęcia, fajnie nagrywa. Nie jest to może pierwsza liga nagrywania, ale kurde, 3000 za takiego mojego drona to jest naprawdę przesada. 1000 zł to jest ta cena, którą można by było wsadzić w takiego drona i wtedy tak, spoko, nie? Ale trzy koła, ja pierdzielę, to jest kupa kasy. Spark, muszę powiedzieć, że jest naprawdę dosyć stabilny, jak na taką malutką pszczółeczkę. Zaraz usłyszycie, jak on sobie lata, bo troszeczkę ponagrywam i wracam do domu zmontować materiał. Od 2 lat mam zajawkę na airsoft, wychodzimy sobie z kumplami postrzelać na sekułę. To jest taki siedlecki kawałek lasu, gdzie kiedyś była strzelnica i można bezpiecznie postrzelać sobie kuleczkami. Airsoft według mnie to jest taka zabawa w żołnierzyków dla dużych chłopców. Dużo czasu siedzę nad grzebaniem w replikach, bo jest to taka niekończąca się opowieść. Ciągle coś trzeba poprawić, coś naprawić, coś ulepszyć. W sumie to nawet cieszę się, że dzisiaj wyszedłem na dwór i... Na dwór, nie na pole. Ja jestem z Mazowsza. Fajna pogoda w ogóle dzisiaj jest. Słuchajcie, udało się zebrać prawie 300 subskrypcji. Brakuje chyba 11, jak dobrze pamiętam. Bardzo wam wszystkim dziękuję za te subskrypcje, tym, którzy to oglądają. Zachęcam was do subskrybowania tego kanału na samym końcu. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Jeśli obejrzeliście to do końca, to duży szacun, bo ja sam nie wiem, czy obejrzę to do końca. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych częściach, filmikach i vlogach, bo będę robił to na zmianę. Pozdro, piona.